Dzień dobry, moi mili. Z tej strony Shiro. Gramy dalej w Traveler Rest. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No i kochani, czym my się dzisiaj tutaj zajmiemy? Nie mam pojęcia. Osobiście nie mam pojęcia. Aczkolwiek myślę, że to nie jest problem. Zaraz sobie coś znajdziemy do roboty. Przed otwarciem gospody upewnij się, że masz wystarczająco zapasów na dzień. Będziesz potrzebował większą ilość drzewa do tworzenia produkcji do kominka. Zajrzyj do skrzynki pocztowej na zewnątrz, żeby zamówić potrzebne materiały. No dobra. To właśnie zrobimy, aczkolwiek. No właśnie, bo tutaj widzę, że musimy albo zdecydować się na crafting, przepraszam. Albo na otwarcie gospody. Ale ja tu coś miałem ostatnio zrobić. Coś miałem ostatnio zrobić, tylko nie pamiętam co. B było chyba budowanie, prawda? Tryb budowy, tak, właśnie. Blacha się zrobiła. Ja teraz nie pamiętam. Pięć siekierą. Kurde, nie pamiętam dokładnie, jak to się grało. O, dobra. Tu w ten sposób. Tu pewnie będziemy mogli sobie robić opał. Więc to już mamy z głowy. Otwórz drewno opałowe. Ze zwykłego drewna. I tak. Co my chcieliśmy zrobić? Jak my chcieliśmy to zrobić? Nie pamiętam. Nie pamiętam. My chcieliśmy zrobić stół kowalski. Dobra, pamiętam. Czyli musimy tak. Jak najwięcej drewna i jak najwięcej desek. Drewniane deski, robimy. Trochę nam się z tym zejdzie. Dobra, zbieramy. Musimy zrobić sobie jakieś stoły. I troszeczkę sobie tą gospodę urozmaicić. To już będzie 30 desek w tej chwili. Dobra, co już będzie 35. Potrzebujemy 50, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że potem będą jakieś lepsze sposoby na wytwarzanie tych materiałów. 40. Jeszcze dwa razy. Jeszcze dwa razy. W ogóle sobie nawet tego mikrofonu nie przybliżę, więc mam nadzieję, że teraz nie będzie słychać dźwięków. O, dobra. Jest lepiej. 40, czyli jeszcze oprócz tego raz. Jest serio bardzo relaksująca ta gierka. I powiem wam, że nagrywam to o godzinie 1 w nocy, bo próbowałem Ari ogarnąć kompa. Ale mam nadzieję, że jutro już to dokończymy i nie będzie więcej problemów z tym jej komputerem. Dobra, jeszcze 20 drewnianych słupów. Na szczęście robimy je po... O nie, ale robimy to z desek. No nie. To jeszcze dwa razy deski będzie trzeba pyknąć. I to już się długo robi. To już się długo robi. W sumie dosyć prosta gierka, ale naprawdę, naprawdę jest przyjemna. Zobaczymy, czy w ogóle ma content, żeby cokolwiek robić dalej. Ja już ogólnie mam wrajeczego kolejną gierkę dla was, o ile ta wam nie podejdzie. W ogóle właśnie uploaduję nową stronę www, gdzie będziecie mogli głosować na serię. Cotygodniowe. I dzięki temu już będziemy sobie właśnie w ten sposób tę serię prowadzić. A żebyście i wy mieli również, również dostęp do tego wszystkiego. I możliwość wyboru, co chcecie oglądać. Poza tym Danganronpa będę musiał chyba przełożyć delikatnie na co drugi dzień odcinek, bo powiem wam, że naprawdę ta seria jest ode mnie bardzo, ale to bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o nagrywanie. Dobra, robimy. Czy ja mogę sobie odejść? To się samo będzie robić? No to się samo będzie robić, dobra. To idziemy otwierać tawernę. Otwieramy ten grey dołek. N się otwierało? V? V się otwierało. Nie, nie V. To się V robiło. T, B, N, M, I, O, P, R. Opcje. Nie ma klawiszologii? No i weź tu człowieku, teraz ogarnij to z tych budowania. O się otwiera, dobra.
Otwieramy, o. Musimy trochę kasy zgromadzić. Witam pana pierwszego. Piwko. Już nalewamy. Proszę. Pyk, pyk, pyk. Dostaliśmy stara wycieraczka. Komfort 5. Czy ja w trybie budowy mogę teraz to zrobić? Mogę chyba. Już piweczko lejemy. Pora napełnić żołądek, dokładnie. Nie mamy browaru? A nie, mamy tryb budowania, przepraszam. Już. Pyk, 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 pyk i pyk. Ile mamy tego na stanie jeszcze w tej chwili? 11 sztuk. Jaki syf! Jedynka. Już czyścimy. Panowie, już czyściutko. Pyk, pyk. Tu jeszcze jest brud. Naraz nam pewnie pierdzielnik zestawią. No już zostawili. Wyczyliśmy to. Ktoś jest syf? Nie, tu nie ma. Nie uwierzysz, co bym widział w drodze tutaj. No powiedz, jakaś historia ciekawa? 36 reputacji. 2000 na repa potrzebujemy na pierwszy level. Sporo. Już chwila. Porządek musi być. No bo to u mnie. Czyste jak w pałacu. Kolejny repik wpadł. O nie. Brudno. Już czyściutko. Słuchajmy panów. Piwko. Dobrze lejemy. Pyk, pyk. I czyścimy. Czyścimy wszystko. Nasza gospoda ma być czysta jak łza. Piwko. Dobra. Już nalewam. Proszę. Proszę. Teraz tam się to wszystko pokończy. No, gospoda wygląda na zadbaną, bo ja nią tutaj kieruję. Jeden z klientów zaczął się awanturować. Jest zaznaczony jako wykrzyknik. Naciśnij E w jego pobliżu, aby spróbować go uspokoić. Awanturujący klient będzie denerwował pobliskich klientów. O nie, goi zaczyna być uciążliwy. Tacy klienci zaczynają denerwować wszystkich wokół. Uderz go swoim mopem, by wyrzucić go ze drzwi. No, wynocha. Paszał won. I dobra. Fajne elementy. Przy większej ilości gości może być to uciążliwe. Już idziemy. Piwko? Nie, bez piwka. Idź pan diabły z taką obsługą. Spokój się. Won. Kamie ty. Proszę. Ile mamy tutaj owsianki jeszcze? 3 sztuki, mało. Mało owsianki, już 2 sztuki. Ale hajsu, żeśmy ci natrzepali. No i już nie mamy owsianki. No gdzie trochę bałaganu, człowieku? Przecież ja tutaj nie ogarnę tego tak naraz. Kasza. Lecimy z kaszą. Ja nie wiem, chamstwo przyszło, nabrudziło i teraz jeszcze narzekają, no. Już lejemy piwko. Proszę. Jak tu utrzymujecie taki porządek, karczmarzu? No. Można pić alkohol przy przeprowadzeniu karczmy. To się nazywa odpowiedzialność. Tam pewnie już u nas na górze się porobiły te nasze bibelotki. Tyle możemy im tutaj postawić więcej świec. O, chyba się coś przycięło, delikatnie mówiąc. O. Dobra, stawmy to. Masz. Rep padł. Czyścimy. Tu też wyczyścimy. No nie jest najgorzej, jest najlepiej. Przyjacielu. Dobra, możemy już powoli zamykać gospodę. I tak nie mamy już w tej chwili artykułów do zrobienia. A na kaszy to my daleko nie pojedziemy. Złota temu, kto tu sprząta. Dziękuję. Wynocha. Zeżerli?
To wynocha. Właśnie, i w sumie z Łukasza wychodzi tylko 8 repa, 1 repa i tak dalej. No to klipa trochę. Dobra, otwórzmy. Ważenie. Znaczy ja nie mogę. Nie mogę. Meble, świeczniki, inne. Kocia miska. Czy możemy mieć tu kota, naprawdę? Nie mówcie. Czyli tak, jest problem, bo nie mamy już jedzenia. Zbierzmy to. To musi być tu. Nie stawiaj tego, czy postaw to właśnie. Pochodnia. Serio? Robiliśmy to tylko do pochodni? Ale Lipton. Nie spodziewałem się takiej durnej rzeczy. Zapasy węgla, beczka do ważenia. Teraz beczkę musimy robić. I co będziemy samo piwko robić? Candlebar. Zawiasy, świecznik. No dobra, wszystko pięknie, ładnie. Tylko, jak posunąć fabułę dalej? Jakie to są meble? Duża skrzynia, to nie to. Potrzebuję do wytwarzania, stacje robocze. Stół kamieniarza, Jezu, jakie to jest drogie wszystko. Po jednym goldzie? No to lipa. No to lipa, dobra. Robimy drewniane deski. To niech się robi, a my idziemy ścinać. My będziemy to ścinać przy okazji. Dobra, puśćmy kolejne, robimy dalej. Wytniemy to wszystko w cholerę. Pozbierajmy ten majdanek nasz. W ogóle mamy kiełki akacjowe. Mamy kiełki akacjowe. Znaczy w sumie to jedną. No ale powiem wam, że z tym drewnem to się robi tak dosyć niepokojąco. Weź to zetnij. Pod czwórką aż. Pod czwóreczką mamy. Dobra, a w ogóle ile potrzebujemy na tą beczkę do ważenia? 60, dużo. I blacha żelaza 10 sztuk plus 30 gwoździ. Czy ja w ogóle mam to do dyspozycji? Blachę może i byśmy zrobili. Gwoździe. Gwoździe też. Ale potrzebujemy jak najwięcej w tej chwili w takim razie żelaza. Więc nie możemy tylko i wyłącznie robić tych desek, tylko musimy również zacząć kuć żelazo, póki gorące. Dobra, kuj. Znaczy w sumie rób deski, nie kuj. Zbierajmy to żelazo. Ile tu ludu? Ludzie, gdzie idziecie? Żelazo czy węgiel? Pewnie węgiel. 100% węgiel. Ale dobra, do huty się przyda. Ile tu w ogóle się porobiło tej miedzi? Ja miedzi teraz nie potrzebuję. Od cholery tej miedzi tu jest. Pani miedziucho. Jak się ładnie stakują te rzeczy. Jakoś trochę byśmy tą fabułę do przodu pchnęli. Mówię, priorytetem jest przynajmniej zrobienie beczki do ważenia. Bo jak nam się piwo skończy, to na tej kaszy daleko nie pojedziemy. Niestety. Tu sporo żelaza powinno wypaść. No i tak właśnie było. Tu na górze jeszcze może być żelazo. Nie, to jest chyba węgiel tylko. Tak, tu był tylko węgiel. I tu dalej już nic, a nic nie ma, jeżeli chodzi o żelazo. No dobra. Kujmy te sztabki. I przy okazji zbierajmy to drewno. Nie możesz tego? A,
Ej, co mi się z tym dzieje? Dziwne to było. Możemy sobie tak głupio przestawiać te narzędzia. Dobra, sztopka żelaza, nie masz paliwa. Mamy paliwka. Ale zawiedziony jestem z tego, że tylko tam candlebary możemy robić. Nawet nie candlebary, tylko pochodnie. Wiem, że naprawdę coś nam to da. Ale niestety. Brakujmy dalej. Dobeczki. Lecimy dalej z deskami. Jest godzina, zaraz musimy iść spać niestety. Następny dzień myślę, że spędzimy tylko i wyłącznie tutaj na craftingowaniu, bo i tak surowce nam się kończą. W ogóle i drzewa nam się zaczynają kończyć. No żarcik, dobra, drzew mam jednak od cholery. Drzew mamy od cholery. Nie było tematu. No, i teraz jest ładnie. Trochę tego shitu mamy. No, zbierz to, zbierz. Muzyka jakby coś nas atakowało. Ale chyba to tylko muzyka. Produkt nie jest gotowy. No ja wiem, że nie jest gotowy. Wykop to sobie przy okazji. Dobra, ile my tej blachy potrzebujemy najpierw? Do beczki potrzeba 10 blachy i 30 gwoździ. To jest od cholery. To jest od cholery. Mamy w tej chwili na 8, czyli już tak dzisiaj tego nie zrobimy. Ja bym sobie poszedł już spać. Niech to się ładnie wyrespi. I tak nasza postać jeść nie potrzebuje. Widzę, że robi się temperatura zimna już w tej chwili. Więc warto by było się nie rozchorować. Zasunąłem łóżko i idziemy pcia. Oczywiście, że tak. Nowy zapis. Zaślijmy łóżko. Pyk. Jesteśmy kulturalnymi karczmarzami. Kiciuś! Ej, chodź tu, kocie. Do twojej gospody zawitał kotek. Zdaje się, że już z tobą zamieszka. Możesz kupić mu łóżko i miskę na wodę, by czuł się szczęśliwy. Mamy kota, jestem kociarzem. Chodź, kicia. Idziesz ze mną? Czy siedzisz w gospodzie? Siedzisz w gospodzie, no dobra. Kupimy kotku łóżko. Kici, kici. Dobra, trochę żelaza. Dalej lecimy w drewniane deski. Uuu, nie mamy teraz drewna. Znaczy drewna, nie mamy węgla. Lecimy z tym dalej. Od razu sobie ten węgiel wykopmy. Bo jak widać, węgiel jest jednak istotną rzeczą. Istotnym surowcem. Daje dosyć sporo więcej niż drewno, szczególnie, że tego drewna nie jest dużo. I jest to taki surowiec ograniczony. Dobra, desek to już chyba mam na to, prawda? 60 akurat. Więc skupiamy się w tej chwili na gwoździach. Na gwoździach, dobrze mówię. Stół Kowalski. To co to w ogóle za korony? To jest pytanie. No to są za korony. I możemy już zacząć gwoździe również produkować. Oj, te patyki to tak słabo bym powiedział. Tak słabiuchno. Kamień. Tak, to jest tylko kamień. Czyli widzę, że surowce się respią w tych samych miejscach, więc jeżeli potrzebujemy jakiegoś surowca, to wystarczy się przejść tylko w dane lokacje. Tak jak tutaj właśnie żelazo, czy... O, tego żelaza chyba wcześniej nie wziąłem. O, tu już widzę, że zaczyna się mieć i tam będzie zaraz węgiel. Nigdzie indziej żelaza nie mieliśmy. Tylko i wyłącznie węgiel.
I coś mnie kręci w nosie, chyba będę kichał. Więc chwilę się wyciszę. Znaczy jeszcze nie. Więc mogę to robić z nienacka. O, chyba mi przeszło, dobra, chyba mi przeszło. Chyba mi przeszło. Okej. Okay. Rób te płytki dalej. I rób gwoździe dalej. W teorii moglibyśmy sobie opał zrobić tutaj. I drewno opałowe pewnie dawałoby więcej. Posadzimy sobie to elegancko. Dobra, dalej blacha. Stwórz 10 żelaznych gwoździ za pomocą huty i kowadła. Ej. Serio? Stół roboczy? Nowe zdanie, dostępne więcej stołów. Papierowe podstawki. Ej, no to ja miałem tutaj to. Ale głupota. To po co ja się tak z tym borykałem? Kurde, tyle rzeczy mam teraz do roboty. Ptasznik. Pusty keg. Ale to i tak nie zmienia faktu, że chcemy jak najwięcej zbierać na tą beczkę. Za mało paliwa. Pyk. Będziemy musieli sobie to lepiej rozplanować gdzieś bliżej, coś mi się wydaje. O, dobra. Od razu te sztabki też poróbmy. Widzę, że czas chyba zatrzymuje. Tak, czas się zatrzymuje, jak jesteśmy w menu. Czyli tak, jeszcze 5 blaszek i 20 gwoździ. 5 blaszek i 20 gwoździ. W sumie już 15. No co, czyli na następny odcinek będziemy raczej starać się rozwinąć karczmę. Jeżeli uda nam się ten kek zrobić, oczywiście. Dobra, już 10 gwoździ tylko potrzeba. O, dawaj, dawaj. 5 gwoździ i lecimy w full płytki. W ogóle nam się drewno chyba zrobiło połowę, prawda? Prawda. Nie kłamię ci ja. Nie kłamię ci ja. Ale to jest drewno o połowę. Oszukała mnie banda. Nie powiem czego. I tak, i w sumie mamy do dyspozycji 3 surowce. Miedź, kamień, 4, węgiel i żelazo. Ile ja mam tego? Mam 25 gwoździ, jeszcze 5. Płytek mamy 6, to będzie 7, prawda? Prawda. Powinno nam się to dzisiaj udać zrobić jeszcze. W ogóle tam widziałem, że były jakieś plantacje i tak dalej, więc to też może ciekawie potem wyglądać. Dobra, gwoździ mamy już aż nadto. I właśnie widziałem tutaj, że były te stoły warsztatowe. To nie, uprawa, o tu. Nasiona kukurydzy, nasiona jęczmienia, pszenicy i żyta. Tu się będziemy bawić właśnie farmy. Bójka, kopanie. Kamień też się przyda. Może jeszcze nie teraz, aczkolwiek w przyszłości. I coś mi się wydaje, że ta mieć również będzie dosyć mocno grindowana przez nas. Szkoda, że tej huty nie da się do tego, do tej karczmy wstawić. Będzie 9, czyli jeszcze raz i mamy spokój. To drewno jest jakieś mocniejsze. Dobra, mamy to. I ostatnie.
O co, mogę ściąć? Nie mogę ściąć. Dobra, czyli sadzonki są nasze bezpieczne. Bo nam czas leci. Róbcie się, róbcie. Pchniemy tylko kega. Tylko pytanie, gdzie my to będziemy mogli ważyć, bo tego też nie wiadomo. Tego też nie wiadomo. Wiem, że powinienem iść razem, tak jak nam tam questy mówią, aczkolwiek ja jestem indywidualistą. Beczka do ważenia, 3 godziny. Długo. Bardzo długo. Bo możemy jeszcze na chwilę w sumie otworzyć karczmę. Dobra, otwórzmy ten grajdą. Otwarte, zapraszam panów i panie. Tutaj widzę, że jeszcze zostało sporo tego piwa. Dobra, to na piwie się teraz będziemy bazować. Na piwie będziemy bazować. Zróbmy sobie tylko... Nie, nie, nie. Nie bierz tego. Bierz tylko świeczki. Dobra, wyłączone. Nalewaj. Nalewaj. Mam cię uspokoić? Chcę rozmawiać z kierownikiem. No właśnie rozmawiasz. To bani gospoda. Weź, bo cię zaraz... Zaraz cię uspokoję, spokojnie. Dobra, obsługujemy ich. Ale się ludzi tutaj wzięło, no. Wzięło i przyszło. Jeszcze któregoś walnąć mopem? No kurde, dbam, żeście przyszli świnie, fleje jedne. I co? Już nabrudzone. O, kicia. Ja cię mogę głaskać codziennie. Won. Gałgany będą mi tutaj gadać. Pierdolamenty. Piwo. I kasza. Pyk. A da się rozpalić w kominku? Patyki. Niech się pali. W mojej gospodzie zrobiło się zimno. Użyj kominka, by utrzymać odpowiednią temperaturę. Teraz chyba za gorąco nawet. Teraz chyba się zrobiło nawet za gorąco. Prawie czyśćmy. Już zmniejszam, już. Już wyłączam. Pyk. Nie chcecie ciepełka, to nie chcecie ciepełka. Czyściutko, czyściutko. Chodź, kiciuś. Już tego piwa naprawdę mamy mało. I w ogóle jedzenia nie mamy. I nam to nie schodzi. Piwko, piwko. Czyścimy ten grajdą. No co tutaj wyszedły? No, jaja sobie robicie? Za co to? Przyjdą, burdelu narobią. I jeszcze kurwa źle. Gnoje. No co tu się dzieje? Czemu wy wychodzicie? Co się tu dzieje? Nie poradzę nic na to, żebyś takie świnie jesteście i fleje, no. No ciepło, miło, ja wiem. Domowa atmosfera. To kot wam nie odpowiada? To wynocha mi stąd. Ej, dobra, żartowałem. Co się kurde dzieje? Co tu się dzieje? Czemu oni tak uciekają? Ja nigdy tego pierwszego levela nie wbiję. O, no, w końcu jakiś zadowolony klient. No ale te chamy już mi reputacji napsuły. No.
I tak ma być. No, kurwa, przestańcie. Dlaczego tak? Przecież ja mam tutaj piwa leję non stop. I to dobrego piwa. Ten stół robi się obrzydliwy. No jakbyś kurwa go nie ubrudził, to by nie był obrzydliwy. Może dlatego, że ich tym mopem napierdzielam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Jakie monety? Spokój się. Dobra, jeszcze chodźmy tego kega ogarnąć. Już zamykamy. Zamykamy ten grajdą. Wynocha mi stąd. Już. Jakieś. Nie ma takiego ubicia. Dobra, chyba i ze sami wyjdą. 9,59 reputacji. Dobra, rośnie. Rośnie samo. Tryb budowania. No nie mówcie, że ja nie mogę tego postawić tutaj. Naprawdę? Oj. No to tylko tyle, o ile że się nabawiliśmy z tym. No dobra, czyli musimy iść niestety z questami. A my możemy owsiankę robić, wiaderko z wodą. Tylko jak my to wiaderko z wodą możemy ogarnąć? Jak ogarnąć wiaderko z wodą? Czy mogę je kupić? Mogę je kupić. To je kupmy. Czekaj, koszyk. Dobra. Niech tak będzie. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. I jeżeli chcecie, aby ta gra dalej była w następnym tygodniu, to głosujcie na stronie spookyshiro.pl, gdzie macie harmonogram oraz wszystkie newsy i tym podobne. Trzymajcie się. Hej, hej.